You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj się jeszcze do Was nie odzywałam, słuchajcie, biegałam od samego znowu rana. Mamy dzisiaj 3 września. 3 września jest godzina, słuchajcie, 15. Ja dzisiaj załatwiłam coś już od rana. Sprawy oczywiście takie biurowe. Wiecie, o co chodzi. Później poszłam na mieszkanie, to stare, wziąć jeszcze kilka rzeczy, dlatego że Karolcia mi pomogła jeszcze przewieźć. I co jeszcze? Jak zwykle ziewam, za co bardzo przepraszam, ale jestem naprawdę zmęczona. Zresztą zobaczcie na moje oczy. Masakra po prostu, naprawdę jestem przemęczona. Ale teraz już takie przyjemne przemęczenie, bo już tu spaliśmy z wczoraj na dziś i powiem Wam, że już czuję tutaj atmosferę domową, jest już mój zapach. Są moje dodatki, jakieś takie mini gadżety, także jest coraz lepiej. Ja się biorę teraz za rozkręcanie i wsadzanie baterii w ten lampion. Jeżeli chodzi o sofę, słuchajcie, jest ona twarda, więc jeżeli lubicie miękko spać, to ona Wam się nie posłuży. To jest twarda, ja powiem Wam, że wyspałam się nieziemsko. Jedyne, co mi przeszkadzało w nocy, to te zagłówki, dlatego że na nich kładziecie poduszkę i ja nie lubię spać wysoko, więc ja muszę sobie po prostu zdziałać taką poduchę węższą, cienką i położyć po prostu ją niżej. Natomiast ogólnie sofa do spania naprawdę super się sprawdza, bardzo łatwo się ona rozkłada itd. itp. Także to już tak mówię w ramach tego, jakby ktoś jeszcze pytał właśnie o tą sofę, a pytań jest sporo. I tak będzie teraz co minutę sorki, ale jestem naprawdę zmęczona. Pokażę Wam tak w ogóle z daleka. Ja właśnie czekam teraz na Panów do podłogi. Mieli być 14.30, 15.30. Tak już wyglądają takie mini poprawki, mini zmiany. Co chwilę coś dochodzi. Przyszła wczoraj komoda i czekam właśnie, być może dzisiaj mi Łukasz by pomógł ją rozłożyć, to już by tu była komoda. Można byłoby już działać coś z telewizorem. Tutaj jest właśnie coffee table, jak widzicie. Nie wiem, czy to jest wystarczająco, słuchajcie, światła. Nie wiem. Zaczekajcie. Jakoś tak rozjaśnijmy sobie, może nie maksymalnie. Ale jakoś, żeby było jaśniej. Także tutaj mamy, o, tutaj jest sofa, tutaj przyniosłam z Oliwką stół, także mamy tutaj jadalnię i tutaj mamy kącik dla kociaków. Ja kupiłam im ten nowy domek, także niech tutaj sobie mają. Zaczęłam składać sobie moją tą taką, ten pojemnik na biżuterię, znaczy pojemnik, lustro takie te z tym na biżuterię miejscem i to będzie stało prawdopodobnie w przedpokoju na razie, ale no niestety potrzebuję jeszcze dodatkowych rąk, żeby to tutaj skręcić. Co jeszcze? Tu pokazałam. Jeżeli chodzi o kuchnię, to na pewno nie będzie tutaj tego żyrandola, to od razu mówię. On tutaj wisi, gdyż ja go zakupiłam, słuchajcie, z zamysłem mojej sypialni. Jeżeli będziecie o niego pytać, to jest on z Ranch, ten sklep taki. Pięknie wygląda, tak w ogóle, nie wiem, czy to będzie w ogóle widać ten efekt, raczej wieczorem, ale to się mieni. Więc tutaj jeszcze tylko musi być biała żarówka, a nie żółta, także białe światło, nie żółte. Powiesiłam sobie, w ogóle czekajcie, odwrócę Wam kamerę. No, także teraz Wam pokażę, coś mi się tu porobiło w telefonie. Mam nadzieję, że jest tylko widno, cały czas mi to światło tutaj dobija w tym telefonie automatyczne. Tak to wygląda, ja chciałam pokazać Karolci po prostu, jak wygląda ten żyrandol. Także jeżeli by naprawdę ktoś był zainteresowany, nie może wisieć nisko, gdyż nie może być widać za bardzo tej żarówki. Ja i tak myślałam, żeby sobie jeszcze podciągnąć do góry tutaj te haczyki, bo to jest na takie haczyki. Natomiast zobaczę, jak będzie wyglądał w sypialni, ale mam nadzieję, że będzie ładnie. Więc on tylko wisi tutaj chwilowo. Dalej mam tutaj zegarek. Zegarek zakupiłam, słuchajcie, w BM-ie za chyba bodajże 13 funtów, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj właśnie mam już teraz zasłonki, w sensie to takie pseudo-żaluzje z Ikei za 3 funty. Kwiatki bratki, oczywiście sztuczne doniczki. Tutaj zrobiłam takie podstawki. Tu jest oczywiście dalej mój ulubiony zapach. Lodówkę już widzieliście. Okleiłam dzisiaj sobie meble. Ja wiem, że na białym to ładnie wyglądało, ale wiecie co? Brakuje mi takich tutaj świecidełek jeszcze. I stwierdziłam, że te meble dla mnie były takie za zwykłe. Teraz wydaje mi się, że ma to jakiś tam smaczek. Będzie to też, jest to srebrne i
wydaje mi się, że to fajnie wygląda, naprawdę mi się to podoba. Ktoś może uznać, że było lepiej przed tym, ale mi się to podoba. Zawsze to mogę zdjąć w każdej chwili, więc póki co na razie niech sobie będzie. Co tu jeszcze mamy? Jest już mikrofalówka, słomki. Słomki kupiliśmy te takie, co to są? Z takiej tej, takie metalowe czy coś? Wiecie, o co chodzi, żeby nie kupować plastikowych. Toster, fajny toster, nawet nie wiedziałam, że ma funkcję, słuchajcie, jak go włączacie, to ma tutaj też podświetlane te, także no ja lubię takie bajery, więc siłą rzeczy, czekajcie, gdzie to się, o, no także taki toster z zestawem, o właśnie z tą kuchenką, na razie są tutaj tylko kaktusy, to są oliwie, ona będzie brała do pokoju, tutaj mam właśnie takie na pojemniki na cukier, herbatę, kawę, też właśnie marmurkowe. Znowu się Wam przepraszam. Jedziemy dalej. Tutaj mamy aloes. Jeszcze nie mam tutaj firanek, zasłonek, ale no powiem Wam, że jestem skłonna za tymi właśnie żaluzjami z Ikei, ale to nie prędzej niż w poniedziałek. Widok z okna. Muszę przyznać, że z tej strony naprawdę jest on fajny. O, dokładnie tu. Tu widzę góry, no a tu widzę śmietniki i sąsiadów. Także tutaj mniej fajnie. Zakupiłam dzisiaj to na naczynia do mycia naczyń. Przytargałam z mieszkania to, co już miałam, bo jest marmurkowe. To tutaj nie będzie, po prostu to na razie tutaj tylko stoi, ale to będzie gdzieś indziej. Ale pachnie, chciałam powiedzieć, a to przecież kominek. No i oczywiście jest ze mną bazyl. Jest ze mną bazyl, słuchajcie, od Misi 3006, od Moni. Tylko gdzieś mu się flaga zapodziała. Australii, także gdzieś będę musiała wyszukać w torbach, ponieważ ja go musiałam wziąć ze sobą. Tu zrobiłam też z tych podstawek takie, widzicie, takie po prostu srebrne, tu będą przyprawy, to jeszcze będę przetargiwać. Tutaj mam miskę z owocami, która prawdopodobnie będzie tu, ale tu jeszcze jest taki cały pierdolnik, jeszcze czekam na kogoś do kuchenki i niech to na razie tak stoi. Dalej czajnik, wszystko jest do zestawu. Co tu jeszcze? Te półeczki złote prawdopodobnie pójdą właśnie na przedpokój, dlatego czekam, bo nie wiem, czy pójdą na przedpokój. No i obrazek. I teraz idźmy dalej. Także naprawdę fajnie to wygląda, muszę Wam powiedzieć, że ja już się tak czuję. Ja już się zadomowiłam, o może tak powiem. No, ja już się zadomowiłam. Czekajcie, zobaczę, czy grzeją grzejniki. Dalej idziemy. Tu właśnie przyszła komoda, więc nic Wam jeszcze nie pokażę. Ją trzeba po prostu złożyć. Zaraz będę jeszcze raz pisać do Łukasza. Tu jest, żeby nie było, tu jest wszystko. Tu jest wszystko z racji tego, że powrzucałam tutaj wszystko, gdyż dzisiaj właśnie mają być panowie do podłóg. Dlatego tutaj porobiłam właśnie remanent i ta wykładzina, ta właśnie, o, pójdzie do Oliwii do pokoju dzisiaj, więc musiałam wszystko tu przytargać, czyli Gracjana łóżko, na którym spał w nocy i tutaj w tym pokoju musiałam posprzątać i te płyty postawiałam sobie tu, bo zostały trzy, a będą mi potrzebne, trzy zostały? Trzy i trochę, a będą mi potrzebne zdecydowanie na moją sypialnię, dlatego no o trzy płyty jakby już mam mniej. Także to i tu jest gotowy, już przygotowany pokój pod robienie podłogi, która będzie robiona dziś. Zaraz zobaczę, jeszcze czekajcie, tu będzie pokój Gracka, tylko chcę zobaczyć, czy mu się grzeją grzejniki, ale no i pokój przygotowany jest do roboty. No i tak by to wyglądało. No i to lustro, które Wam mówię, chcę postawić póki co tu i zobaczymy, jak ono tutaj się sprawdzi. Jeżeli mi nie będzie tu pasować, to po prostu będzie ono u mnie w sypialni. No. Tu jeszcze widzę, czekajcie, jakieś... A widzicie, tu jest taki jeszcze kabel żółty, naklejka była chyba za bardzo i tu jeszcze trzeba poprawić na biało. Tu trzeba zdecydowanie jeszcze poprawić na biało, ale ma ktoś przyjść jeszcze do drzwi, bo zgłaszałam, więc poczekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a to jestem ja. Czu-czu. Ja w lusterkach i z tyłu też mnie trochę widać. I jeszcze Wam pokażę łazienkę. A w łazience będzie póki co tak. Jest nastrój, jest wystrój, półeczka, lusterko powiesiłam sama. Na pewno nie będzie tutaj tej białej maty. Zobaczcie, wczoraj się dzieci kąpały i ona już jest taka po prostu ekri. W pojemniczku takim z BMA czy z Choral, czy już nie pamiętam, ułożyłam sobie wszystkie kosmetyki takie do kąpieli, maszynki itd. itp. Po to, żeby później łatwiej to sprzątać. Następnie tutaj mam właśnie jeszcze kominek. Takie świeczuszki. Taka ozdoba, też bardzo ładna.
No i tutaj takie te łazienkowe, a tu na tackach takich złotawych z lusterkiem mam ustawione moje perfumy. Tu pojemniczek mam, o widzicie, nie zdjęłam jeszcze metki. Tu jest pojemniczek ze świeczuszkami do właśnie tych tutaj laterenek. No i kwiatek przytargany z mieszkania, kwiatek z mieszkania. I tu koło pod lusterkiem na razie nic nie kładę. Nie wiem, jeszcze może jakieś rzęczniczki do twarzy, czy coś położę. Jeszcze nie wiem co, ale nie chcę zbytnio kłaść, bo nie wiem, czy dobrze przybiłam to lustro. Robiłam to sama. Jest ono może trochę krzywo, ale na razie może być. No i tu jeszcze jest podgrzewacz. O! Czekajcie, włączę. O! I on się przez jakąś chwilę będzie tutaj nagrzewał. I zgaśnie. I się wyłączy. Więc tak to wszystko wygląda. Ja czekam na panów od podłóg. Tu jeszcze mam ozdoby. I co? No i czekam na panów od podłóg, aż przyjadą. O, no, dziewczyny się urwały. Albo z imprezy, albo na imprezę. Tutaj kwiatki. Jeszcze mi brakuje tylko przy kwiatkach właśnie jakiejś ozdoby. Właśnie być może też srebrnej. Zaraz zobaczę, czy tutaj nie dokleję. No i tyle. I biorę się za laterenkę. Także odzywam się do was później, jak będą zrobione podłogi. No i heja, heja, robaczki, widzę, że firma przyjechała robić mi podłogi. Yeah! No, tak się nazywa właśnie sklep. I widzę, że pan z SBH też przyjechał, także super ekstra. Dwóch na raz. Tutaj pan do kuchenki. Nice. No, takich to ja mogę przyjmować, słuchajcie. Sami młodzi. Tak, tak, on też idzie do mnie. Zdziwienie w oczach. Dobra, idę otwierać. Dam wam znać po. Oczywiście. Uważaj na mojego browara. A tyle skręciliście? No, to wiesz, że to już jest postęp? Nie, mówię, że dużo. Już można sobie coś na półkę ułożyć. No, bo cieszę, nie będzie. Mówię do Łukasza, żeby sobie takie wpaść. Mówię, sobie taki filmik nagrać w ogóle, jak to składać. To cholerstwo jest. No, ale to by było pomocne, bo na przykład taka ja mogłaby takie coś potrzebować. Co ci mam pomóc? Nie wiem. A komu? Czekaj. No ja? Nagrywam tak, nagram to. Później dodam dźwięk oczywiście, także możecie gadać luźno. Trzy. Daj mi dychę. Co daj mi dychę? Mnie nikt nie daje. Muszę iść do roboty zarobić. Nie. Nie mam, Junia, naprawdę nie mam. Nie mam, miałam teraz 10 i miałam je trzymać na Gracjana piłkę, którą dzisiaj odwołali. Rozumiesz? Nie mogę, bo już nie ma 10, bo już jest 6. To daj 6. Czyli zaraz wydawiasz na 2. Nie mogę dać 6, bo wiesz. To daj 6. Bo mnie ten. To zorientujesz mnie. Idź stąd, miałaś zrobić bruschettę. Ja kupiłam. Oglądasz? Sama bym sobie zrobiła, te zrobiła nuggetsy. Wiesz co masz wkręcić gdzie? No wszystko kręcę. No wszystko radio. No, ale to wiesz gdzie co masz wkręcić? W tą szafkę. Ja mam wiedzieć co mam wkręcić w szafkę? No na filmiku. No nie, bo to i tak już jest za późno, nie? Znaczy nie do końca, to są jest dopiero podstawa. Mogę tylko pokazać co najbliżej numerki. 2, a nie gdzie 1. To jest 9. Tak? 2, 9. No, wyzuj się. No to są numerki od spodu chyba. To możesz pokazać na zdjęciu, że to jest ten. No, już pokazałam właśnie. To i to. No. Ten i ten elementy. 5 i 6. A no. No i buenos dias, señoritas. Dobra, to mamy. Ja to bym na przykład mogła zrobić. Jesteś pewna? Jeszcze nie, ale mogłabym się podjąć. Dobra, to mamy, to mamy. Tutaj się. Au. Ty dalej do mnie rozmawiasz? Pokaż swoją twarz. O, moment, bo to trzeba teraz te dykty dać, co nie? Tamte? No, to zaraz. Już? Nie wiem. Ogarniamy, tak? Powolutku. Powolutku. Na powolutku, na spokojnie. Jakie są numerki po bokach? Czwórka i trójka. 3, 4, tak. Boże, to z daleka widzisz, o 50 jest blisko. Nie, nie widzę. W zasadzie pamiętałem je, więc...
Trójka jest od której strony? Zakładając, że to jest... Z lewej mojej, z twojej prawej, tak? Trzy tu. Dobrze, tak, ty wiesz, jak mi powiedzieć. Trójka koło ósemki. No dobra, teraz jest ósemka, to jest, zakładam, że to jest ta ósemka, co nie? No tylko piątka. Oli wie, bo ona już ogarnęła to wcześniej. Więc masz taką myślą, że myślą o córkę, że nie wiesz. Jest. Jest dobrze, że masz to po mnie, dziecko, naprawdę. A, po tacie. Zaraz tacie, jak pokażę zdjęcie tego, to sam powie o Matko Bosko. O. No. Krzysio, kawę ci zrobię. Czy ty chcesz kawę? Nie. No. Pokaż, może ty chcesz kawę? Nie, ty moją to pogardzisz, zaraz powiesz mi, że moja nie z Kolumbii. Jest sobie, nie, a się musiałaś powiedzieć Kolumbia. Co to było? Śluba. Widzisz? A ty powiedziesz, że ja tak zrobię. No bo ty to jesteś ten, jak się to mówi, koneser? Ty jesteś znawca kaw, więc... Co? Komentarz na początek. Cześć! Siema. Cześć! Siema z szafki. Siema z szafki. Sorry, z komody. No teraz jestem w szafce. Konkretnie. Ale ona jest naprawdę duża. Wow. Oli, ale trzymaj mi ten. Nie co ty, kurde, ściemę robisz? Nie wolno się tak urywać z roboty na chwilę nawet. O, przy tym akurat nie. O, czekaj. Uf. Ja ustawię te drzwi, a ty musisz trzymać tak, jak ja ustawię. Żadnie nie, czy tam podejdę? Pomóż mi troszkę, tak jak trzymasz. To musi być tak. Na ten moment. O. Potrzebujesz, żebyś to tak trzymała. No.